Salam alejkum, cześć, siemanko. Dziś 2 października, 275 dzień w roku w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku zostało 90 dni. Do EuroPride w Warszawie zostało 289 dni. Petycje o rejestrowanych związkach partnerskich Wszyscy na tak podpisało do tej pory 7900 osób. Imieniny: Aleksander, Antoni, Berengar, Berengaria, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Leodeger, Nasiembor, Stanimir i Teofil. Sławomir dzisiaj nie obchodzi swoich imienin, zresztą nie ma świętego Sławomira, nad czym zawsze ubolewałem w dzieciństwie. W Polsce obchodzimy Dzień Bez Piwa i Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. W 1938 roku wojska polskie weszły na czechosłowackie Zaolzie, a w 1939, czyli po roku, skapitulował Hel, ostatnia twierdza września. Zaczynamy wiadomości. Dziś zdarzył się cud. Nie wierzycie? A jednak, po ponad 20 dniach od rozpoczęcia nadawania wiadomości, dostałem dziś pierwszego maila od użytkownika, zadowolonego z tego, co robię. Wyobrażacie to sobie? Nie ja zgotyk, zjadliwa krytyka, czy wrogie milczenie, a pochwała i zachęta. Oto mail. Gratuluję, Gay TV jest coraz bardziej interesująca. Życzę więcej pomysłów, jak i newsów. Tylko szkoda, że newsy są tylko raz na dzień, a mogłyby być przynajmniej dwa razy dziennie, w południe i wieczorem. No ale i tak interesujące programy, oby tak dalej i lepiej. Pozdrawiam. Jako że wiadomości zbieram, czytam, nagrywam, montuję i wrzucam na serwer i zajmuje mi to kilka godzin dziennie, więcej ich raczej nie będzie. Niewykluczone, że w związku z moim wyjazdem będzie ich mniej lub wręcz znikną, bo mając do wyboru leżenie na plaży albo siedzenie przed kompem, mogę niestety wybrać to pierwsze. Ale chyba oprócz Ciebie, drogi użytkowniku, niewiele kogo zmartwi. Coming Out Day. Wyjdź z szafy, przyjdź na happening. 11 października z okazji Coming Out Day grupa warszawskiej Lambda organizuje happening, którego bohaterami będzie Stara Szafa i Wy. Każdy i każda, kto zechce przy okazji wyjść z szafy. Szafę już mamy, teraz potrzebujemy Was. Zaciekawieni? Śledźcie informacje o happeningu i wpiszcie go do swojego grafika na 11 października, godzinę 15, pod pomnikiem Kopernika na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Jak poinformował nas Łukasz Połucki, zostało już złożone formalne zawiadomienie o marszu LGBT w Krakowie pod koniec tego miesiąca. Marsz w rocznicę urodzin króla Władysława III Jagiellona, zwanego Warneńczykiem, ruszy 31 października w sobotę spod Bramy Floriańskiej ulicami Floriańską, Stary Rynek, Grodzką na Wawel. Przedstawiciele pomorskiego PiS-u rozpoczęli akcję pod hasłem Kampania przeciw demoralizacji. Jest to reakcja na zapowiedzianą na dziś promocję pierwszej w Polsce książki dla dzieci na temat homoseksualizmu. Przeciwko promocji protestuje też Młodzież Wszechpolska Okręgu Pomorskiego. Czy to jest dobry pomysł, Robert, żeby dziecko eksponować na trudne i kontrowersyjne treści? Dla dzieci to nie jest kontrowersyjna treść. Dzieci traktują tego typu zachowania jako całkowicie naturalne. Dzieci nie rodzą się homofobami. To my jako dorośli, właśnie poprzez takie zafałszowanie rzeczywistości, jakie proponuje Szymon, stają się homofobiczne, stają się rasistowskie. To my dzieci uczymy ksenofobii, a nie dzieci rodzą się z wyuczoną ksenofobią. To my kształtujemy nasze dzieci, to my je wychowujemy, a nie na odwrót. I kiedy dzieci czytają tę książeczkę, a ja już wiem, jak reagują, ja i pewnie ty również, to traktują te pingwiny całkowicie naturalnie. To my jako dorośli mamy szansę zrobić z nich albo homofobów, albo ludzi tolerancyjnych. I to my mamy wybór, czy uczyć dzieci tolerancji, czy ich nie uczyć. A w San Francisco pisarze, muzycy i inni artyści zgromadzili się w bibliotece, by sprzeciwić się liście książek zakazanych w szkołach i bibliotekach w USA. Września przedstawiciele grupy inicjatywnej do spraw związków partnerskich spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Januszem Kochanowskim. Głównym tematem spotkania była kwestia uregulowania kwestii związków niemałżeńskich ze szczególnie uwzględnieniem związków gejowskich i lesbijskich. W trakcie spotkania rzecznik wyraził opinię, iż jest zwolennikiem rozwiązań, jak to sam określił, praktycznych, nierewolucyjnych. RPO w sprawie regulacji związków pozamałżeńskich w newsach na gay.pl.
Dzisiejsza informacja Super Ekspresu na temat planowanego ślubu Tomasza Jacykowa i Michała Witkowskiego rozpętała burzę. Robert Biedroń opowiedział dziennikarzom o podziemiu kościelnym, który udziela ślubów parom homoseksualnym. Prezes kampanii przeciw homofobii potwierdził to w rozmowie z Plotkiem. Biedroń co prawda nie był na żadnej tego typu uroczystości, bo jak przyznał, jest ateistą, ale według niego to zjawisko powszechne. Jacykowi Witkowski robią sobie jaja ze ślubów w plotkach na gay.pl. Już w ten weekend rusza szerokopasmowe, bezprzewodowe łącze dostępu do internetu w klubie Usta Mariana przy ulicy Brzozowej 37 w Warszawie. Hasło do Wi-Fi dostępne bezpłatnie u barmana za barem. Wi-Fi działa w systemie roamingowym w całym klubie. Oznacza to też, że internet jest dostępny na wszystkich 6 poziomach kamienicy. W sobotę, 3 października w klubie Galerie w Warszawie odbędzie się powakacyjny zglot gaylife.pl. Zapraszamy użytkowników z całej Polski. Jako gwiazda wystąpi Jacqueline. Przypominam, klub Galeria, Hala Mirowska, Plac Mirowski 1. Okej, dzień dobry. Zapraszamy serdecznie na spacer 4 października w niedzielę o godzinie 14.30. Spotykamy się na ulicy Jasnej 1 przy klubie Utopia. Serdecznie zapraszamy na spacer po Homo Warszawie. Będziemy odkrywać miejsca, których pewnie nigdy byście nie zobaczyli. Część z Was może je widziała, ale na pewno bez takiego komentarza, jak będą prezentować nasi uroczy autorzy. Zapraszamy z dziećmi, zapraszamy z niemowlakami, zapraszamy z partnerami, partnerkami legalnymi i nielegalnymi. Pozdrawiam. Patryk 1,5. Komediodramat produkcji szwedzkiej z 2008 roku. Scenarzystą i reżyserem jest Ella Lemhagen, a główne role grają Torkel Pettersson, Gustav Skarksson, Thomas Lyngman. Film trwa 98 minut. Goran i Sven to parka spokojnych homoseksualistów mających piękny dom na przedmieściach i cieszących się uznaniem znajomych. Postanawiają adoptować dziecko, a ich wybór pada na 1,5-rocznego Patryka. Po wszystkim okazuje się, że przecinek okazał się pomyłką i trafia do nich 15-letni Patryk, homofob z kryminalną przeszłością. Historia urzędniczej pomyłki smutna i wzruszająca, jak się zakończyła, do obejrzenia na srebrnym ekranie.